Hej, trik z e-commerce'u, który dał 7,5 miliona złotych. Dał go Patrykowi, który 3 lata temu zapisał się u mnie na kurs e-commerce'u i od tego się u niego zaczęło, bo zobaczył, że właśnie dzięki temu trikowi sprzedaje i to sprzedaje o wiele większej ilości niż cała konkurencja, zarobił pierwsze pieniądze, które doprowadziły go do tego, że potem stworzył swój sklep internetowy, gdzie stosował inne triki, które mu powiedziałem i doprowadziło to do tego, że w tamtym roku miał 7,5 miliona obrotu. Co to takiego? Jeszcze do niedawna można to było stosować na Allegro. Dzisiaj trzeba, są troszkę inne triki. To jest trik sprzed 3 lat. To dalej działa na eBayu. Na Amazonie to już nie zadziała, na Amazonie się robi jeszcze inne rzeczy, ale na eBayu można w ten sposób zwiększyć bardzo mocno swoją sprzedaż. Na czym to polega? Jak szukasz czegoś do kupienia, są wypisane oferty. Powiedzmy, że chcesz sobie kupić jakąś tam piłeczkę, jest ileś tam trylion piłeczek do kupienia. Więc jak to zrobić, żeby ktoś wszedł na twoją aukcję i żeby kupił ciebie? Zaczyna się to wszystko od dobrego pierwszego wrażenia. Czyli zaczyna się od miniaturki. I to jest, powiedzmy, taka miniaturka. I teraz chodzi o to, żeby ktoś kliknął na tą twoją. Pierwsza sprawa to jest to, żeby... Tak, mamy tutaj, powiedzmy, tą piłkę. Tu jest ta piłka. I na czym polega trik, skoro takich piłek jest cała masa? To jest to, co Patryk zastosował w praktyce, czyli ja to sobie tu narysuję. Ok, jak to ręcznie rysuję, to nie wygląda to tak ładnie, jak to się robi na komputerze, ale chodzi o sens. Kontrastowym kolorem. Czy to zielonym, czy to czerwonym, czy to pomarańczowym, ale generalnie bardzo dobrze działa kolor czerwony, bo mocno przyciąga uwagę, pomarańczowy. Jak masz obrys, obrysowany ten swój obrazek, tą swoją miniaturkę, to klika na to o wiele więcej osób. I to jest wystarczające do tego, żeby twoja sprzedaż wzrosła i to w sposób drastyczny. Ten sam typ triku stosuje się na przykład na reklamach facebookowych, ale nie tylko, bo to po prostu o wiele mocniej przyciąga wzrok. Widzisz, to jest jeden z wielu trików, jest tego setki, jeśli nie tysiące. I to są rzeczy, które podaję na moich kursach e-commerce'owych. Wczoraj robiłem na zamkniętej platformie zapisy. W zasadzie to była przedsprzedaż kursu, który będzie sprzedawany dopiero na kwiecień. Ale wiele osób mnie pytało o dostęp, więc pod spodem można się zapisać na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli wiesz w ogóle, jakie kursy robię i o co chodzi, to zapisz się wtedy. Jak nie masz w ogóle o niczym pojęcia, to sobie daruj, bo to jest dla osób, które są zdeterminowane, które chcą zarabiać pieniądze i potrzebują właśnie tego typu wiedzy. Pod spodem jest link, zapisy tylko są na dzisiaj i na jutro. Jak skończą się, to podam link, gdzie można się zapisać, żeby mieć informację o tym, że będzie kolejna konferencja, gdzie podaję fajne triki i gdzie być może zrobię kolejne zapisy. A póki co posłuchaj historii Patryka, gdzie Patryk sam opowie do tego o tym, jak doszedł do tych 7,5 miliona obrotu za ubiegły rok sprzedaży. Cześć Patryk. Witam Cię, Jacku. Patryk, jesteś moim kursantem z kursu, który zapisywałeś się na niego, ile to już było? Lat temu? 3 lata temu bodajże. 3 lata temu. Robiłem wtedy, jeszcze były ostatki kursu 1 milion i może zaczniemy od tego miliona, bo minęły 3 lata. W tamtym roku, może Ty powiedz, ile miałeś obrotu? Dokładnie 7,5 miliona złotych. Także to był całoroczny obrót firmy po 3 latach budowania i to liczymy po prostu zeszły rok, nie obliczając już poprzednich lat. Patryk, po pierwsze gratuluję, po drugie Dziękuję. Bardzo się cieszę z tego, że zarabiasz pieniądze, wyglądasz na spełnioną osobę. Patryk, jak to się stało? Bo przecież to jest niemożliwe. W sumie to nie wiem, jak to się stało, bo to się stało nagle. Tak naprawdę 3 lata przeleciały jak jeden dzień. Budzisz się pierwszego dnia roku i patrzysz, o kurczę, zarobiłem tyle kasy. Gdzie tak naprawdę nikt nie myśli wtedy o tych pieniądzach, żeby jednak tyle ich zarobić, tak? Może od początku, jeżeli chodzi o moją historię, to od samego zakupu kursu tak naprawdę stało się to przez desperację tak naprawdę.
miałem ostatnie kilkaset funtów w kieszeni, pracowałem na dwa etaty, do tego studiowałem i powiedziałem sobie jednego dnia, że trzeba coś w tym życiu zmienić, nie może tak być, innym ludziom się udaje, inni ludzie to robią, dlaczego mi się ma nie udać? Wydałem, nigdy wcześniej nie robiłem, nie handlowałem na eBayu, kiedyś dawno, dawno może na Allegro, ale to też jakieś znikome transakcje, dodatkowo Amazon, totalna nowość dla mnie, także po kursie dało mi to niesamowitego kopa, mimo tego, że troszkę odeszłem od Amazonu i od eBaya, tylko i wyłącznie dlatego, że miałem trochę inną wizję na swoją własną stronę internetową, co też pozwoliło mi się bardzo dużo nauczyć, jednak po prostu akt desperacji z mojej strony, który jak widać się opłacił na koniec dnia. Okej, ale zajmujesz się e-commerce'em, tak? Tak. Wszystko jest robione w e-commerce. Także cały biznes jest Patryk, oparty na stronie e-commerce'owej. może takie pytanie. Co było dla Ciebie najtrudniejsze w tym wszystkim? Jak wziąłeś się za e-commerce, czy pamiętasz, no, 3 lata temu, jak się za to zabierałeś, co było dla Ciebie najtrudniejsze? Czy wybór produktu, czy nie wiem, logistyka, czy jakieś konkretne sprawy związane z działalnością tego sklepu, czy sprawy podatkowe, firmowe. Myślę, że po prostu zacząć. Wziąć się w garść i zacząć. Myślę, że to było najtrudniejsze, żeby przysiąść, zrobić aukcję. Mogę też powiedzieć o pierwszym produkcie, który mi się udało sprzedać. Myślę, że sprzedało się na mega Dało. skalę. Były to shakery z USN, 400 ml. Uwaga, sourcowane z Poundlanda. To są słynne funciaki w Wielkiej Brytanii, gdzie wszystko jest za funta. To moja obecna żona chodziła po wszystkich funciakach i skupowała te shakery, które sprzedawaliśmy chyba za 8 funtów, więc było to jakby mega przybitka. Wiesz, odliczając tam wysyłkę i fee, no to na każdym shakerze zarabiało się 4-5 funtów. I tak naprawdę ten pierwszy produkt pokazał nam, że się da. I wiesz, nie trzeba mieć żadnej hurtowni, nie trzeba mieć znajomości, nie trzeba mieć jakiegoś nie wiadomo jakiego skilla, jeżeli chodzi o wystawianie aukcji. I tak naprawdę sprzedaż sama szła i to się sprzedawało w setkach. Więc to dało nam mega wielkiego kopa. I to też pokazuje, że nie musisz podpisywać żadnych kontraktów, nie musisz produkować w Chinach. Są produkty, które są na miejscu, za które ludzie mogą zapłacić. Nie wiem, czy to było może i szczęście, może i nie. Był to produkt, który według mnie był tyle warty i na który był popyt. Przynajmniej tam 3 lata temu. Nie wiem, jak to teraz by wyglądało. W każdym razie tu. Tu było zacięcie od zera. Patryk, a czy pamiętasz coś z kursu, co zastosowałeś i co spowodowało, że ta twoja sprzedaż rosła, albo coś ci pomogło wybitnie? Czy coś takiego pamiętasz? Tak, na pewno zdjęcie. Pamiętam to jak dziś na eBayu. To chyba była jedna z pierwszych lekcji, jak wystawiać aukcję, jak zrobić zdjęcie, które będzie widoczne na eBayu. To było. Może teraz się wydaje głupie, ale dodanie czerwonej ramki naokoło, które wyróżniało tą aukcję, bo jak wiesz, tych shakerów tam było mega dużo wystawionych, a proste dodanie ramki naokoło zdjęcia, plus dodanie szybkiej wysyłki, darmowej wysyłki i dodanie informacji, że jestem na terenie UK i ktoś to dostanie kolejnego dnia roboczego, tak naprawdę spowodowało falę zamówień, mimo tego, że ten shaker był droższy od tych innych, które były dostępne. Więc to pamiętam na pewno z kursu. Jeżeli nie pamiętam jakiejś rzeczy, to od razu bardzo przepraszam, było to mega dawno. Patryk, to pytanie jeszcze odnośnie tego, że zapisałeś się na kurs, bo zapisałeś się 3 lata temu, 2019 rok pewnie, od mniej więcej 17 roku było i do tej pory strasznie dużo hejtu na mój temat, nazywają mnie oszustem, nie wiadomo jakie rzeczy, więc jak to zrobiłeś, że się zapisałeś? Podobno mój kurs w ogóle nie działa, tam w ogóle są totalnie beznadziejne rzeczy. Znaczy, kurs na pewno nie działa dla ludzi, którzy nie robią i nie wykonują pracy albo zadań, które są tam zadane. Jeżeli się wykonuje wszystko krok po kroku i próbuje się, to na pewno wyjdzie. No, nie jest tak, że mi wszystko wychodziło po kolei, tak? Były tam gdzieś jakieś fuck-upy po drodze, gdzie inwestowaliśmy w towar, który się na koniec nie sprzedał i zostawaliśmy na przykład, nie, z towarem wartości 20 tysięcy funtów, co z nim zrobić? Sprzedać na promocji i tak dalej, więc to nie jest tak, że za pierwszym razem ci wyjdzie. Trzeba próbować i dążyć do swojego. Na marketplace'ach typu Amazon, eBay, tam jest mega wielka konkurencja, więc też trzeba się jakoś wyróżnić tam.
Jeżeli ktoś myśli, że jest mądrzejszy na przykład od ciebie, czy od samego siebie i robi to po swojemu, a później płaczesz, mu nie wychodzi, to po prostu robi to samo, co wszyscy inni. Nie próbuje nowych rzeczy, albo po prostu nie robi tego, co na przykład jest w kursie. Bo moim zdaniem, jeżeli robisz krok po kroku, to przynajmniej ten kurs powinien się zwrócić po kilku miesiącach. Okej. To tak, wiesz, żeby nie przedłużać, bo będzie nas pewnie parę osób oglądać. Powiedz tak podsumowując, czy poleciłbyś mój kurs, moją wiedzę, czy nie? 100%. Jakby sam kurs, myślę, że dla początkujących i nawet dla się dość zaawansowanych, bo można się nauczyć, nawet jeżeli ktoś już jest na eBayu, Amazonie czy Allegro i wyciągnie chociaż jedną rzecz, która da mu dodatkowe 10% sprzedaży, 100% wchodzę w to. Plus dodatkowo kontakt z tobą. Zawsze można się dopytać czegoś, zapytać o sugestie, zapytać, dlaczego nie idzie. Nie jest tak, że kupując kurs, masz panie kurs i radź sobie pan sam. To jest jakby pełny support z twojej strony jako eksperta. No myślę, że jako rynek polski, no to jesteś jedną z lepszych osób, o ile nie najlepszych, niż się z polskiego rynku, jeżeli chodzi o Amazon i eBay, więc mając jakby sam kurs plus dodatkowo kontakt bezpośredni do ciebie, myślę, że to jest mega okazja, żeby po prostu skorzystać. Na pewno i na tym nie straci. Nawet jeżeli komuś się nie uda, nie będzie to dla niego, będzie miał mega dużą dawkę wiedzy, którą może wykorzystać w przyszłości, a może i nie. Ale to już jest jakby kwestia, co chcemy osiągnąć i czego chcemy w życiu. To jest takie moje zdanie na ten Okej. temat. Patryk, bardzo Ci dziękuję za tą opinię. Jeszcze raz gratuluję wyniku i liczę na to, że w przyszłym roku będzie o wiele, wiele większy. No, taki jest plan. Tylko rosnąć do góry. Super, dziękuję bardzo. Trzymaj się, Jacku.